Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 15 maja, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, co dzisiaj mamy w programie? Dzisiaj tak, minus 40% na altcoinach, ale to wam powiem w międzyczasie, jak będziemy sobie analizować. Weźmiemy się za Agixa, to będzie propozycja ode mnie. Później SCRT Osmo, no i chyba taki król, najwięcej łapeczek, no to miał 1000 satów, czyli 11, słuchajcie, łapeczek 1000 satów. No to co, zaczynamy, słuchajcie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, gdzie nauczę Cię m.in. od A do Z analizować, czyli strefy popytowe, podażowe, to będziesz umieć. Nauczę Cię strategii krypto, czyli m.in. HP 5015, tak żebyś nie musiał się zastanawiać, co robić na rynku. Nauczę Cię również planować na rynku. Nauczę Cię zarządzać kapitałem, tak żebyś mógł swobodnie wykorzystywać swój kapitał, aby przynosił on jak najlepsze rezultaty. Bonusowo dostajesz ode mnie dostęp do KS-ów, gdzie masz live codziennie o 20 na żywo, masz sytuację live codziennie rano, masz także mój portfel, a w zasadzie to, co prowadzę na grupie, czyli altcoiny od momentu zakupu do momentu sprzedaży. Bez owijania w bawełnę, bez gadania o Lambo, czysta praktyka, którą wykorzystuję na co dzień do handlu. Jeżeli jesteś zainteresowany, link w opisie. Więc tu jeszcze powracam do waszych komentarzy, tutaj odnośnie ostatniego tematu, czyli żeby nie patrzeć na fundamenty. Fundamenty w krypto zrywam boki, później takie barany siedzą w coinach, bo się nasłuchali głupot od influencerów, jaki to dany projekt nie jest super. To co pisał ten komentarz, powinien dać sobie spokój z rynkiem, bo nic o nim nie wie. Pozdrawiam Cię, Krzychu. No ja bym aż tak mocno nie przesadzał, prawda? Słuchajcie, no każdy jest osobą początkującą, nie każdy musi wierzyć we wszystko, prawda? Jak się ktoś, że tak powiem, troszkę pobędzie na rynku, no to sam się przekona, że te fundamenty są złe, no ale ciężko osobę początkującą jakby wyprowadzić z tego błędu, że tak naprawdę fundamenty, słuchajcie, w fundamentach się liczy tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, moi drodzy, to taka, że ma być aktywny Twitter, w zasadzie portal X, a druga, to fajnie by było, jakby coin miał realny team, czyli realne twarze, które za niego odpowiadają. Ale to też nie jest, słuchajcie, jakby coś, na czym warto polegać, no bo przykład Luny też miała realne twarze, też miała super fundamenty, no i wiadomo, co się stało. Dobra, słuchajcie, jeszcze sobie przejdę do grupy, bo wczoraj robiłem tu ankietę na grupie, bo mamy ten ruch boczny na rynku i pytałem, jak znosisz ruch boczny na rynku. 68% grupowiczów, 831 głosów oddanych, spokojnie, trochę wkurza 29% i denerwuje mnie 2%. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, większość na spokojnie, słuchajcie, jakby akceptuje to, co się dzieje na rynku. Lecimy, słuchajcie, do wykresów. Ok, zaczniemy sobie standardowo od Bitcoina, słuchajcie, no tu się nic nie dzieje, ruch boczny. Pamiętajcie, że w ruchach bocznych, no to się z reguły niewiele dzieje, prawda? No i tak mamy tutaj zielona dniówka, czerwona dniówka. Zielona dniówka, czerwona dniówka. Dzisiaj może będzie zielona dla odmiany, więc tutaj, słuchajcie, kompletnie nic. Tutaj nie zmieniam jakby analizy, słuchajcie, jeżeli to jest duża jakby też flaga wzrostowa, no, ruch boczny, w każdym razie nie warto tutaj, słuchajcie, w ruchu bocznym. Lecimy do Agixa. Słuchajcie, na Agixie mamy dość taką fajną sytuację, ciekawą, bo mamy trójkąt. I teraz, słuchajcie, tak. Na Agixie do takiej strefy popytowej, też wynikająca, to nie tylko z zasięgu trójkąta, ale to jest również strefa popytowa, brakuje nam, słuchajcie, okolice 45-6%. I tutaj, słuchajcie, gdyby Bitcoin puścił jednak z tego ruchu bocznego w dół, czy ja tam mam strefy, o których wam mówiłem, no to na Agixie jest tu taka strefa 45-934 i jest to bardzo, bardzo ciekawa strefa, a wręcz mega, mega ciekawa, mega popytowa, więc słuchajcie, gdyby się polała krew jeszcze bardziej na rynku, no to taki Agix, te rejony byłby interesujący, no ale pamiętajcie, że jest ruch boczny i ten trójkąt tutaj taki techniczny wyrysowany, no może się okazać korektą płaską albo w ogóle też ruchem bocznym. Natomiast gdyby spadało, no to jest ciekawa opcja tutaj, słuchajcie, jakby zainteresować się Agixem w tych rejonach. Jeżeli nie będzie spadać, no u mnie akurat no to bez różnicy, bo pozycję mam z 30, przepraszam, skąd ja tu mam pozycję? Tak, z 18.044, czyli tak naprawdę na tych spadkach była kupowana pozycja,
Dokładnie, tylko że to też w projekcie. Natomiast na Giksie, słuchajcie, gdyby się krew polała, no to 45,934. Tu jeszcze mamy strefę popytową 82,423. Tu może jakiś futures pójdzie, ale to zobaczę. Do punktu tego tutaj 88,639, ale to takie krótkoterminowe zagranie, także tutaj się nie sugerujcie. Natomiast w razie spadków 4,5,3. Osmo, słuchajcie, zbliżamy się do strefy popytowej pierwszej na osmo. No i właśnie, słuchajcie, tutaj tak jeszcze nawiasem mówiąc o tych 40%, no to tutaj nam brakuje 46% do takiej mocnej strefy popytowej. Na osmo, słuchajcie, za chwilę będziemy mieć taką strefę popytową, no ale wiadomo, nie wiadomo, czy ona będzie broniona tutaj. Natomiast gdybyśmy spadali niżej, no to na osmo mamy również mocną, silną strefę popytową w granicach, no 45%, bo tutaj to jest taka pierwsza, to jest taka druga. Ta druga jest... Znaczy, no w sumie obie są dobre, więc gdzieś tam pomiędzy, powiedzmy, no to mamy 40% spadku, czyli gdyby alty puściły, gdyby Bitcoin puścił, no to jakby zgrywa się to, prawda, z AGX-em, powiedzmy, że procentowo tyle tego spadku by było, no i też tutaj są te strefy popytowe, więc na osmo, słuchajcie, 7653, tutaj ten obszar to jest najbliższa strefa popytowa, ale gdyby puściły alty, no to to jest najciekawsze. Osmo żeśmy grali też w tamtej kapitulacji, no i dało ładnie zarobić. Natomiast, no, czy będzie następna okazja na osmo? Zobaczymy. Fajnie by było, jakby spadło jeszcze o takie 40%, no bo te poziomy są tu interesujące. Kolejny coin z waszych propozycji to SCRT. Słuchajcie, mam tu strefę popytową na SCRT. Z układu harmonicznego, natomiast no tutaj za bardzo tej reakcji no to na chwilę obecną nie ma. Zrobiliśmy jakąś tam małą reakcję na 15%, to jest ta pierwsza. Tutaj troszkę się jakby zatrzymaliśmy, na razie nie przebiliśmy tej strefy, nie zamknęliśmy się dniówką poniżej, natomiast ta strefa na chwilę obecną jakoś słabo broniona jest. Oczywiście ona cały czas może być aktualna do tego punktu, natomiast też gdybyśmy spadali, słuchajcie, to taką najmocniejszą strefą popytową to jest ta strefa od 25 i tutaj też jest takie w zasięgu 33, nawet do 44%, czyli dla SCRT poniżej dołka, tak naprawdę, albo w granicach dołka, czyli tutaj od 25-24 zaczynając. I to jest też jakieś tam 40%. I tutaj, słuchajcie, gdyby to spadało, no to to są na pewno na 100% moje pozycje, ok? Na Giksie, na Osmo, tutaj, na SCRT, tutaj. Tylko że ja też gram strategią, więc jakby nie spadało, to też jest jakby plan gotowy na rozegranie. Także nie interesuje mnie, czy będzie spadać, czy nie. Natomiast gdyby spadało, no to tam będą moje pozycje i jest to mega interesujące. Lecimy do Omni. Tak, tutaj jeszcze ode mnie Omni, słuchajcie. Ja sobie tutaj zapiszę Omni. Omni. Pierwsza strefa podażowa i druga. I są tu tylko dwie strefy podażowe. Z czego ta druga strefa podażowa jest też poniżej 40%. Czyli tak jak mówię, gdyby altcoiny puściły, no to jest poniżej 40% i to też będzie, słuchajcie, mój zakup. Natomiast tutaj zlecenie ustawione. Być może będę... to, znaczy być może, na pewno będę to rozgrywać, ale tak naprawdę interesuje mnie, słuchajcie, ta strefa, czyli gdyby tu spadło, no to dla mnie to jest mega, mega interesujące na Omni. Czyli tutaj będę brać po prostu. Gdzie wychodzić będę, no to później będę prowadzić tego coina. 1000 satów też mam w strategii. Najbliższa dla mnie strefa popytowa to jest to miejsce. To jest 1551. Tutaj akurat, jak to wygląda, też okolice 40%, słuchajcie, czyli na 1000 satów też okolice 40% tam bym widział, ale to też gram strategii, czyli nie obchodzi mnie, czy będzie spadać, czy nie będzie spadać, bo i tak ten coin da zarobić. Czy będzie tutaj to, jakby ten spadek, czy go nie będzie, no to tak jak mówię, strategii go prowadzę, więc jakby tutaj, słuchajcie, nie ma problemu z tym. Natomiast to jest dla mnie również strefa popytowa, która będzie, słuchajcie, brana. Czyli tak podsumowując, gdyby się wydarzyło, że dostaniemy duże spadki, no to słuchajcie, 1000 satów, Omni, SCRT, ta niższa strefa, Osmo, ta strefa, AGIX, ta strefa. I to są dla mnie strefy popytowe, z których ja na 100% będę, słuchajcie, tam kupować. Gdyby nie było takich spadków, no to dzięki, że tak powiem, planom jestem ubezpieczony na to, gdyby tych spadków nie było, no to też źle nie będzie. O, może tak powiem.
Tyle, moi drodzy. Dajcie coś w propozycji do analizy, no i będziemy lecieć z następnymi coinami. No fajnie by było, gdyby były te spadeczki jeszcze, no te minus 40%. Ja wiem, że to, słuchajcie, większość osób gdzieś tam ma altcoiny i niezbyt im to na rękę, prawda? No ale tak jak mówię, dla strategów, dla, że tak powiem, osób, które gdzieś tam mocniej, słuchajcie, bardziej profesjonalnie jakby też gdzieś te alty rozważają, no to te 40% w dół byłoby bajeczne. A tym samym Bitcoin też by mógł zaliczyć troszkę niższe strefy, no i tam też na tych strefach, to co wam w poprzednich wideach mówiłem, no to tam też co wam mówiłem, że jestem ustawiony z zakupami na Bitcoinie, więc też byłoby mi na rękę, gdyby, słuchajcie, Bitcoin spadł. Wszystkiego dobrego wam życzę, miłej reszty tygodnia i do usłyszenia, no prawdopodobnie albo w niedzielę, albo w poniedziałek, bo nie wiem, czy w tą niedzielę, słuchajcie, nagram. Jeżeli nie będzie w niedzielę, no to będzie w poniedziałek nagranie. Trzymajcie się, hej.